Lenin ma trochę inaczej wygląda. On zawsze jest jakoś tak dziwnie rozłożony, tak drobnymi ziarnami. Nie? No tak, ale jeśli chodzi o kolor, no to jest tak samo się błyszczy chyba, czy nie? Nie, tak? Znaczy ten jest taki, wiesz, bardzo taki żółtawy. Szanowni Państwo, jest 23 kwietnia 2023 roku. Jestem na giełdzie minerałów w Warszawie, a ze mną ponownie Tomek Ogłaza. Cześć Tomek. Cześć Szymon, witaj. Jesteśmy przy stanowisku Tomasza. Dzisiaj spróbuję zakupić jakiś fajny, unikatowy okaz do mojej kolekcji. Co byś mógł, Tomek, mi zaproponować tutaj z takich unikatowych rzeczy, powiedzmy do 300 zł? Jasne, więc zacznijmy od tego, że tak jak widzisz, no, czasem sam wpływ na cenę okazu ma jego wielkość. Kolejnym kryterium, i tutaj to, co powiedziałeś, bardzo ważnym jest unikatowość. Sama unikatowość tak naprawdę może wynikać z kilku rzeczy. Może to chodzić o sam typ meteorytu, czyli taki, który statystycznie rzadziej spada na Ziemię. A może też być unikatowość, o tutaj akurat taki maluteńki fragment meteorytu mamy, meteoryt Peekskill, który pomimo, że typ to jest bardzo powszechny meteoryt, to jego unikatowość się bierze z tego, że uderzył samochód. I to jest taki jedyny taki meteoryt, który tak, jakby można powiedzieć, bezpośrednio uderzył samochód. Słyszałem o jeszcze jednym, który przebił dach garażu i spadł na dach samochodu. Ale jakby unikatowość się bierze z tego, że właśnie jakby zdarzenie z nim powiązane jest takie bardzo, bardzo nietypowe. A jeśli chodzi, powiedzmy, o unikatowe typy, jakiś taki nie chondryt zwyczajny, no chondryty zwyczajne, no to jak wiemy, spada ich prawie 90%, 86% wszystkich meteorytów, które spadają, to chondryty zwyczajne. Mamy oczywiście achondryty, to może coś za chondrytów, ale z takich... No takich bardziej unikatowych, takich rzadziej spotykanych. Nie wiem, może masz jakiś urelit? Rzeczywiście, mam kilka urelitów. To są meteoryty, które są znane z tego, iż jako chyba jedne z nielicznych, jeśli nie jedyna grupa, charakteryzują się, że potrafią w sobie posiadać malutkie diamenty. Słyszałem też, że diamenty pojawiały się w niektórych żelaznych meteorytach, ale z tego, co pamiętam, wynikało to po prostu z szokowania tego meteorytu. W tym one występują jakby w bardziej naturalny sposób. Tylko trzeba pamiętać, że te diamenty żadnego takiego zastosowania biżuteryjnego, ani nawet przemysłowego nie mają. Po prostu są zbyt małe. Ale fajna, rzadka grupa meteorytów. Szczerze nie pamiętam, jaki procent nawet o tych meteorytów achondrytów jest, ale generalnie dość rzadko spotykane. Charakteryzują się tutaj może, nie wiem, czy będzie to ładnie widać na kamerze, ale spróbuję znaleźć taki okaz, o, na tym powinno to być łatwiej zobaczyć. Taką jakby lekko krystaliczną budowę mają, tak jakby z takich małych kryształków były zbudowane. No, bardzo ciekawy, bardzo fajny. I dobra, to ja sobie ten okaz zapamiętam. A czy jakieś jeszcze inne, może achondryty, nie wiem, może jakiś brachinit masz tutaj u siebie? Niestety nie mam. Teraz nie ma. Ale z fajnych, niezbyt często spotykanych, a ładnych meteorytów mam fajny chowardyt. Mhm. Bardzo ładny, świeży okaz. Możesz zobaczyć jeszcze fajny, bo to jest pełen przekrój okazu. Doskonale można zaobserwować skorupę obtopieniową na tym meteorycie. Myślę, że jeden z ładniejszych, jak nawet nie najładniejszy, chowardy, który sam u siebie też w kolekcji mam. Co tam, Tomek, trzymasz ładnego w rękach? Jakiś ładny meteoryt widzę, dość ciekawy. Fajny, całkiem świeży chondryt CV3, czyli chondryt węglisty. O tyle ładny, że pięknie, naprawdę pięknie chondry są widoczne na nim. Jeszcze na niektórych okazach próbuję znaleźć, można inkluzję CAI zaobserwować. Nie wiem, czy akurat na sztuce, którą masz ty dostępną,
Jest na mojej. O. Tutaj też pięknie. Pokażemy do kamery. Jeszcze tu polecam spojrzeć, też można ładnie część zewnętrzną zaobserwować tego meteorytu. Naprawdę fajny, ładny meteoryt. I dla mnie zawsze najbardziej fascynujące przy chondrytach węglistych jest to, że to jest jedna z najstarszych materii występujących w kosmosie. Z tego, co słyszałem przy badaniach niektórych, okazało się, że potrafią być starsze nawet niż Ziemia. I one już były w kosmosie, zanim Ziemia była, co dla mnie jest absolutnie niesamowite. A czy, Tomek, masz może jakieś ciekawe meteoryty żelazne, na przykład Morasco? Z Moraska rzeczywiście mam kilka różnych sztuk dostępnych. Mhm. To są te tutaj, tak? Tak, jest tutaj i cała ta półeczka poniżej. Mhm. Może bym na początek pokazał płytkę, bo jakby z takiej płytki można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Często w Morasku można spotkać inkluzje troilitowe, które czasem mają taki bardziej podłużny kształt, czasem bardziej okrągły i fajnie jakby dodają charakteru okazowi. Sam kupując płytkę chętniej wybieram te, które jakieś dodatkowe wtrącenia mają. Na tej płytce jeszcze tutaj na brzegu można ładnie zaobserwować kohenit. To też nie na każdej płytce jest. Nie wiem, czy mam jakąś drugą, żeby fajnie to pokazać. O, na przykład to jest cięta płytka z tego samego okazu. Jak można zaobserwować, już na przykład inkluzja troilitowa się na niej nie pojawiła. Mhm. Więc warto pod kątem kolekcji, budując, kupując okazy, zastanowić się, które cechy tych okazów są dla nas pożądane. To, co też trzeba dodać, że niestety te zwykle z inkluzjami będą troszkę droższe, ale też wtedy mamy okaz, który jest w jakiś sposób dodatkowo ciekawy czy wyjątkowy. A z jakim kosztem mniej więcej musimy się liczyć, jeśli mamy taki ładny meteoryt wielkości dłoni? On jest mniej więcej wielkości dłoni, to jaki to jest koszt zakupu takiej płytki mniej więcej? 1000, 2000? Bo to ta płytka już... akurat u mnie wyceniona jest za 1800 zł. Mhm. Przy żelaznym meteorycie najczęściej oprócz tego, jak ładnie jakby sama płytka wygląda, zwracamy oczywiście uwagę na wagę płytki. Dlatego też można sobie wyobrazić, że płytka ucięta, nie wiem, na 5 mm będzie prawdopodobnie droższa od takiej 3 czy 2 mm. Za cienkiej też wielu meteorytów niestety nie można uciąć, bo to po pierwsze są jakieś ograniczenia, troszkę bym powiedział, sprzętowe, a po drugie bardzo cienkie płytki no, podatne są na wietrzenie, więc trzeba też na takie elementy zwracać uwagę. Jeśli ktoś jakby troszkę obawia się tego wietrzenia, albo na przykład preferowałby okazy, które są w całości. Jak najbardziej na przykład z meteorytą Morasco takie okazy też można mieć. Tutaj mamy fajny okaz indywidualny. Małe regmagnitciki można zaobserwować. A nie, może nawet ładniej by było to widać na tym okazie. Fajnie zachowana powierzchnia. Ten okaz oczywiście jest profesjonalnie oczyszczony. Już typowy okaz znaleziony w Morasku to jest pokryty no, przynajmniej kilkoma milimetrami rdzy. Tak. Też w przypadku Moraska trafiają się tak zwane shrapnele. Można powiedzieć, że to są jakby meteoryty wybuchowe, czyli mają taki bardziej kanciasty, często wydłużony kształt. Rozerwany, nie? Dokładnie, z takimi ostrymi krawędziami. One powstają w taki sposób, że duży okaz, który uderzył w ziemię, wybuchł jak bomba na kawałki. Ktoś, kto na przykład w wojsku albo na poligonie widział szrapnele, one często potrafią być podobne z wyglądu do szrapneli meteorytowej. A czy masz, Tomek, może jakieś tutaj meteoryty z Księżyca, takie powiedzmy do 100 zł gdzieś? Jasne, można trafić u mnie takie małe kawałeczki, albo to są w takiej formie na przykład bryłek, takie jak masz tutaj, czyli prawdopodobnie od uderzenia w ziemię meteoryt rozpadł się na drobne kawałeczki. To jest akurat meteoryt, który spadł w Mali, NWA 11788. Ewentualnie tu mamy takie małe płyteczki już ucięte, czyli mały fragment ucięty z większego okazu. To jest akurat NWA 11421.
prostu tnąc większy okaz, jakieś małe kawałeczki jak odpadają. Oczywiście też się zachowuje, one też mają wartość kolekcjonerską, więc warto zatrzymać. I akurat to jest akurat idealny metodem na giełdę. Nie każdego stać, żeby zapłacić 500 czy 1000 zł, a kawałek księżyca już za kilkadziesiąt złotych można wtedy mieć. Tomek, ten urelit mi się bardzo, bardzo podoba. Chciałbym go kupić. Super, dzięki. Naprawdę ładny meteoryt, fajny, ładnie tą krystaliczną budowę widać. I też to nie jest bardzo drogi meteoryt. Mhm. Nie wiem, co wiesz na cenę 200 zł za niego? Idealna, spoko. Super. Przygotuję cały opis do niego, będą wszystkie informacje o nim podane. Też warto pamiętać, że akurat ta płytka jest przygotowana w taki sposób, jak większość meteorytów ciętych, czyli z jednej strony jest tylko ucięta, czyli można jakby zobaczyć bez polerowania powierzchnię. Druga część już jest profesjonalnie wypolerowana. Warto w taki sposób meteoryty przygotowywać, bo jedną stronę troszkę łatwiej pod mikroskopem można na przykład oglądać, drugą takim bardziej charakterystycznie gołym okiem można minerały dojrzeć. Czy u Ciebie kartą można zapłacić? Oczywiście, jak najbardziej. Z chęcią bym zapłacił telefonem, ale telefonem nagrywam, to dzisiaj użyję mojej standardowej karty. Dobra, to daj mi chwileczkę, opiszę okaz. Zawsze staram się do każdego meteorytu dołączyć szczegółową metryczkę. Też osoby, które zbierają, kolekcjonują meteoryty, zawsze polecam, żeby o taką metryczkę poprosić. Wtedy mamy więcej informacji, po pierwsze o samym okazie, a po drugie też wiadomo, od kogo taki okaz został nabyty. A czasem też przy starszych okazach same metryczki mają bardzo duże znaczenie historyczne. To sam meteoryt dla Ciebie. Dzięki. Ja już. Nabija terminalu. Proszę bardzo. Nie wiem gdzie. O, teraz złapało. Proszę jeszcze pin i zielony na dole. Wszystko będzie widać na filmie teraz, jaki pin. Wszystko ładnie przeszło i paragonik wlecimy. Bardzo dziękuję, Tomek. Dzięki za odwiedziny. Proszę Państwa, zakupiłem sobie urelit, taką ładną płytkę, 200 zł. Tutaj w woreczku schowany jest właśnie meteoryt w pudełku, z tyłu jest metryczka oraz paragon. Dzięki, Tomek. Dzięki wielkie jeszcze raz. Urelity to podgrupa meteorytów kamiennych, achondrytów, a dokładniej achondrytów pierwotnych. Z kolei achondryty pierwotne, zwane także achondrytami prymitywnymi, to meteoryty łączące w sobie cechy chondrytów i achondrytów. Urelity są skałami zagadkowymi, zbudowanymi z piroksenów i oliwinów, a to, co jest w nich charakterystyczne, to duża zawartość węgla, bo około 3%. Węgiel występuje w urelitach głównie w formie grafitu oraz diamentu i wypełnia przestrzenie między krzemianami, czyli między piroksenami i oliwinami. Diamenty są zwykle mikrometrowej wielkości, ale zdarzają się też agregaty wielkości milimetrowej. I choć diamenty nie zawsze występują w urelitach, to gdy jednak są obecne, świadczy to o przebytych procesach zderzeniowych na ciele macierzystym. Przede wszystkim, Szymon, dzięki za zakup, ale też chciałem taką ważną rzecz dodać, bo no jak widać, ja mam stoisko, sprzedaję meteoryty, ale też zawsze zachęcam osoby, które by chciały się coś dowiedzieć o meteorytach, żeby podejść, porozmawiać. Nie wiem, miałem wiele osób, klientów, którzy przynosili kamienie, które znaleźli do rozpoznania. No jak dotychczas zawsze odpowiedź była niestety, że to nie jest meteoryt, ale im więcej ludzi szuka, tym większa jest szansa, że jakiś meteoryt zostaje znaleziony. Więc ja mówię, warto wykorzystać giełdę, podejść, porozmawiać, dowiedzieć się, albo nawet zobaczyć, jak meteoryty wyglądają. A dużo ludzi popełnia ten błąd, że patrzy na meteoryty afrykańskie, porównuje ze skałami w Polsce, i mówi, o, mam meteoryt. No niestety tak do końca to nie działa, więc warto podejść, porozmawiać, przynieść nawet swoje znaleziska i poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Dzięki, Tomek. Dzięki jeszcze raz za odwiedziny. Miło nam się rozmawiało.
Moim i Państwa gościem był Tomasz Ogłaza, kolekcjoner meteorytów i członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Dzięki. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w Gabinecie Astronoma.